Siemano, Damian Malara, BJJ Fanatics TV, ze mną Paweł Trypson Trybała. Siemaneczko, witam Ciebie, witam wszystkich serdecznie. Siemanko Paweł, no już jesteśmy trochę od Twojej części. W ogóle, może zacznę inaczej. Dlaczego Wy, jako Walka Wieczoru, wystąpiliście na samym początku konferencji? Wiesz co, nie wiem, szczerze nie zastanawiałem się nad tym, ani nie pytałem dlaczego. Nie wiem, tak kazali przyjechać na 19, więc przyjechaliśmy na 19. Właśnie się zastanawiałem, dlaczego tak, taki pojedynek, a tutaj zaczynamy konferencję. Może chcieli zacząć z grubej rury. A z grubej rury. I tak było, i tak było. Słuchaj, no to może jakie Twoje odczucia są? Od tego zaczniemy, po tej części Twojej. Jakie są odczucia? No ogólnie tak. No, dzisiaj trochę śmiechu, trochę prezentów było na konferencji. Trochę na wesoło. Trener Mirek też poprawił mi humor, potrafi wzbudzić tutaj uwagę kibiców, publiki. Także trochę było wesoło, trochę też było poważnie, trochę też było emocji, wiadomo, ale gdzieś tam zauważyłem, że potrafi bardziej nad sobą zapanować niż kiedyś wcześniej. Emocje są zgubne, trzeba nad sobą panować, bo w poprzedniej walce właśnie wyszedłem zbyt gorącą głową, zbyt bardzo chciałem uwalić swojego rywala, znokautować i przez to byłem bardziej spięty. Teraz zamierzam wyjść na większym luzie, ale oczywiście też zamierzam, to nie znaczy, że mu nie zrobię krzywdy, bo będę chciał mu zrobić naprawdę dużą krzywdę za to wszystko, co się stało, co wypowiadał w moją stronę, w stronę mojej żony. To są rzeczy, których się nie przekracza. Zachował się jak ostatnia łajza i jest dla mnie mniej niż zerem i nie będę miał do niego szacunku, respektu żadnego po tym jak przekroczył te wszystkie granice. Ale zamierzam to zrobić na sportowo, zamierzam go ubić na sportowo w tej klatce i wyrok sprawiedliwości nastąpi już 28 maja w klatce Fight Exclusive Night. Jeśli chodzi o to wystrzelanie, to w ostatniej walce Arek Tańcula chyba dobrze to zrozumiał, że nie warto lecieć od razu z łapami, bo pod koniec może być ciężko. No tam oglądałem tą walkę, także widziałem, no rzeczywiście ciężko wyglądał. Po walce dochodził do siebie Tańcula. Murański tam przetrwał tę nawałnicę i gdzieś tam cały czas szedł do przodu, sporo przyjął. No tak było rzeczywiście. No wiesz, ja też zauważyłem, tuż jakby nie mówię nawet o tlenie, bo oczywiście byłem potwornie zmęczony też po tej pierwszej rundzie, ale no, jeszcze nie na tyle, żebym tam już ledwo stał o własnych nogach. Jednak no wiadomo, ta spina powoduje gdzieś tam odcięcie tego tlenu. Jeżeli jesteśmy z chłodniejszą głową w tej klatce, więcej widzimy, więcej możemy, więcej zadać, więcej wyprzedzić. No i teraz zamierzam tak chłodniej podejść do tej walki. Nie będę na pewno chciał za wszelką cenę już go uwalić. Będę sobie do tego tak podchodził, że mam czas, nigdzie się nie muszę spieszyć. Mogę go karcić powoli do końca i takie będzie założenie. Nie będę chciał urwać ucha. Znaczy tak, gdyby się urwało, to nie będę płakał, ale oczywiście no nie chciałbym. Chciałbym teraz zakończyć ten pojedynek w stylu takim, żeby odpłynął po moich ciosach lub po moim duszeniu. Żeby nie było niedomówień, z pewnością. Dokładnie, żeby było zakończyć ten temat, żeby usunąć wrzoda raz na zawsze i zakończyć ten temat, bo chcę się rozwijać, chcę iść dalej i nie chcę robić już żadnych przystanków w tę stronę. Wspomniałeś o tych emocjach. Podczas konferencji faktycznie nie było aż tak gorąco, ale podczas wywiadu mojego z Twoim przeciwnikiem trochę spinki było. No tak, tu już troszkę nerwy puściły bardziej, wiesz. No, ja bardzo nie lubię chamstwa, bardzo nie lubię prostactwa, takich zachowań burackich i... No kurde, no on tak się zachowuje na każdym kroku, no. Ja wiesz, niechcący weszłem gdzieś w obiektyw, a on niby do jakiegoś gnojka macha, weź, sio, wypad stąd, wiesz. No ja nie jestem śmieciem, żeby do mnie w taki sposób się ktokolwiek zachowywał, a tym bardziej on. No dlatego też wybuchnąłem i zareagowałem, bo sobie nie pozwolę. Ja też jestem z takich ludzi, że no nie potrafię udawać, że deszcz spada, kiedy na mnie plują. Ale staram się być mniej wybuchowym, bo... Wiem, że jakby nerwy są zgubne i trzeba panować nad swoim stanem umysłu, nie tylko ciała. I no, całe życie trzeba trenować i umysł też trzeba trenować i swoją silną wolę i spokój ducha. Chyba w tamtym momencie też Cię wyprowadziło z równowagi to, jak Cię nazwał. Ostatnio jest to bardzo popularne na konferencjach i na galach, że jesteś frajerem.
No, no właśnie o to chodzi. No to są mocne słowa, których Borowski znaczenia może sam nie rozumie, albo inaczej. No, może powiem takie śmieszne powiedzenie z dzieciństwa, nawet dzieci to wiedzą, że kto się jak wyzywa, sam się tak nazywa. I człowiek jest swoim lustrzanym odbiciem i właśnie to, w jaki sposób on wyraża te słowa, to wyraża siebie i pokazuje, kim on właśnie jest, więc jeżeli używa takich słów, no to pewnie sam nim jest i tyle w temacie. Dobra, wróćmy do aspektu sportowego. Jak jesteś przygotowany na tą walkę? No już wspomniałeś, że chcesz teraz pokazać, że wtedy wygrałeś, nawet pomimo tej kontuzji, bo twój przeciwnik jednak cały czas powtarza to, że to on był zwycięzcą i po prostu ta kontuzja mu w tym przeszkodziła. No słuchaj, no podobnie, już nie będę jakby poruszał nazwisk kto, ale podobnie jak znane osoby w sportach walki, które ciągle przegrywają, ciągle szukają tłumaczenia, bo gdyby nie to, bo gdyby nie paluszek, bo gdyby nie główka, no to jest szukanie pomocy, gdzieś tam tłumaczenia się, nie ma, no przegrał to przegrał, jest przegrany, jest coś czarne, albo białe jest zwycięstwo, albo jest przegrana, nie ma, gdyby zamienić na grzyby, to by była zupa grzybowa, no i po co, no. Jest to, co jest i nie zmieniajmy tego. Trzeba być też, jak jest takim kozakiem i cwaniakiem, potrafi ubliżać, wyzywać, to niech też potrafi przyjąć przegraną na klatę, no, a tego nie potrafi, bo ja mu chciałem podać mimo wszystko, mimo tego, co się działo między nami. Chciałem się zachować jak człowiek z klasą, wyciągnąć mu rękę, podchodziłem do niego, a on do mnie wyrzucił fakery, zaczął do mnie machać fakerami, obrażać mnie, moją żonę, jego narożnik zaczął się gdzieś tam sadzić do mnie. No to jest niesportowe zachowanie i no, potępiam takich ludzi i już po tym wszystkim, co się teraz wydarzyło, ja już mu drugiej szansy nie dam i nie będę już wyciągał ręki w jego stronę, bo znowu pewnie mi pomacha fakerem, znowu na mnie napluje i zamierzam, tak jak mówię, raz na zawsze zakończyć ten temat, odprawić go i zakończyć w pięknym stylu tę walkę. A nie wydaje ci się, że to jest taka taktyka na wyprowadzenie cię z równowagi, bo twój oponent właśnie też w rozmowie ze mną po waszej części konferencji stwierdził, że dzisiaj z trenerem Mirkiem wyglądaliście trochę jak tata Murański z synem. No to nie słyszałem jeszcze tego. Wiesz co, zgodzę się z tobą, że na pewno on będzie próbował mnie wyprowadzać z równowagi, bo robił to cały czas i cały czas mu gdzieś to wychodziło. On pewnie podłapał temat i zauważył sam to, że to jest jakby jedyne jego światło w tym tunelu do zwycięstwa ze mną, bo on sobie zdaje sprawę, że jak mnie wyprowadzi z równowagi, nie będę panował nad sobą, będę łatwiejszym zawodnikiem do pokonania, ale widział, że nawet jak był cięższy ode mnie, nie potrafił mnie znokautować, nie czułem jego ciosów mimo tej różnicy wagi, no to i nie zamierzam przegrać również teraz i tak jak mówię, no chcę być spokojniejszy, nie dać się wyprowadzić. On mówił, że chce mi wejść do głowy czy coś, no absolutnie mu się tu nie uda, jestem odporny na jego zachowania, zresztą tak mówię, no przegiął totalnie wszystko, natomiast ja już staram się o tym zapomnieć, wyciszyć, wychillować, skupić się na sportowym zadaniu, zlikwidować go w klatce i tak, no i tak będzie, no. No właśnie, pewnie sobie już wizualizujesz tą walkę. No to na sam koniec cię zapytam, jak widzisz końcowy rezultat tej walki? Jak to będzie się odbywało? Borowski leży, kwiczy, jest bity, jest duszony i odpływa. Super, i tego ci życzę. Powodzenia. Nie, dziękuję. Dzięki. Na razie, hej.